Opiercie się w robocie, hm? jeżeli tak, to ten film nie jest dla was. A jeżeli nie, jeżeli ciężko pracujecie. Ale pod koniec dnia czujecie, że w sumie to w ogóle mogliście nie przychodzić do pracy, bo i tak nie udało Wam się skończyć ani jednego zadania, a w dodatku doszło jeszcze 50 nowych, to ten film jest dla was. Tak, to niestety prawda. Jeżeli pracujesz koncepcyjnie, jeżeli pracujesz umysłowo w biurze, gdziekolwiek indziej, to bardzo często tak jest, że przychodzisz do pracy na 8, a może 10, a może 12 godzin. Bardzo ciężko pracujesz, w ogóle nie chodzisz siku, już tam Ci się cofa, masz refluks do nerek, jesteś głodny, głodna. No i kończysz ten dzień pracy i tak naprawdę wiesz, że niczego się nie udało zrobić. E, I to jest problem... Który nie dotyczy tylko Ciebie, ale tak naprawdę bardzo wielu osób, być może wszystkich osób, którzy tak naprawdę się stykają z tym problemem pracy w ogóle umysłowej i takiej wkładania serca w pracę. E, dlatego my też wewnętrznie u nas w KOTU e, mamy taki dokument, który, o którym opracowywaliśmy, można powiedzieć, w obecnej wersji, już 14 lat. E, jest to zbiór takich best practices. E, no, można powiedzieć, że od każdego z nas e, i tym dokumentem zawsze siedzimy z nowymi pracownikami, kiedy do nas dołączają, żeby pozwolić im ten problem rozwiązać już na samym początku i faktycznie czuć, że są w stanie coś zrobić, czuć ten progres, czuć to zadowolenie z pracy, kiedy idą e, do domu. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego nie umiemy niczego skończyć? Dlaczego nie umiemy połączyć tych kropek? Dlaczego rozdziabujemy po kawałku zadania? Dlaczego zapominamy? No właśnie, problemem tutaj jest w zasadzie są trzy rzeczy. Tak nam się wydaje, oczywiście, to jest tylko nasza teoria. Jedna z nich to jest jednowątkowość, przyjemność i nagroda, jako druga, i trzecia brak systemu zarządzania pracą, jakiegokolwiek, ale o tym za chwilę. Dobra, pierwszy problem jednowątkowość. Czy jesteśmy w stanie jednocześnie iść i rzucić gumę? Znam takich, co potrafią to zrobić. Czy jesteśmy w stanie jednocześnie myć zęby i na przykład robić kupę? Jesteśmy, są tacy nawet, co to lubią, gdyż można wtedy szybciej pewne sprawy załatwić. I to jest tak zwany multitasking. Ale zauważcie, że to są bardzo proste procesy myślowe. To w ogóle nie są procesy myślowe, to robimy to automatycznie. Natomiast kiedy. Wchodzimy w bardziej złożone procesy myślowe, no to sprawa zaczyna się komplikować. Czy jesteśmy w stanie jednocześnie prowadzić samochód i nagrywać coś na iPhone'a. Jesteśmy jeszcze, ale prawdopodobnie, kiedy skończę to nagranie, to nie będę pamiętał szczegółów tej trasy. Być może w ogóle nie będę pamiętał nic z tej trasy. Być może nawet nie będę pamiętał, że kogoś potrąciłem tam na rondzie wcześniej. Tam. I kiedy wchodzimy. W bardziej zaawansowane procesy myślowe okazuje się, że nas, nasz mózg jest jednowątkowy. On ma tam tylko jeden procesor, jeden taki stary celeron, który tam sobie powolutku pyrka. Więc kiedy my pracujemy nad jakimś zadaniem koncepcyjnym, to nie jesteśmy w stanie jednocześnie pracować nad, nad drugim czy jeszcze nad innymi zadaniami w, w tym samym momencie. Kiedy musimy robić drugie zadanie, to to pierwsze musimy przerwać, musimy przełączyć kontekst i dopiero zacząć robić zadanie drugie. Jeżeli to drugie z jakiegoś powodu przerwiemy, żeby wrócić do tego pierwszego czy zacząć trzecie, a potem czwarte, za każdym razem musimy przełączać kontekst i na to tracimy najwięcej czasu, nawet od kilku do kilkunastu minut, w zależności od tego, jak skomplikowane są te zadania. spróbujcie sobie policzyć do 26. A pomiędzy każdą liczbę wstawcie sobie kolejną literę alfabetu. A potem sprawdźcie, jak szybko policzycie po prostu od 1 do 26 i osobno e, powiecie cały alfabet od A do Z. Policzcie. No i co, wyszło? Dlatego tak ważne jest, żeby. Kiedy robimy jakieś konkretne zadanie koncepcyjne, za wszelką cenę starać się zrobić całe to zadanie. A jeżeli to zadanie jest potężne, no to zrobić jakiś taki zadowalający nas kawałek tego zadania, żebyśmy faktycznie czuli, że zrobiliśmy jakiś progres. Dopiero potem przełączajmy się do innego zadania, ponieważ w przeciwnym wypadku po prostu zwariujemy albo wypalimy się. Ale o tym za chwilę. Znaczy nie o wariowaniu, tylko właśnie o tym przełączaniu kontekstu. Słońce zaszło. Problem numer dwa: przyjemność i nagroda. Kto z nas lubi robić długie i skomplikowane zadania? Nikt. Dlaczego? Dlatego, że są długie i skomplikowane, wymagają dużo myślenia, dużo energii, a koniec tego zadania i związany z tym rezultat są gdzieś tam daleko, daleko, tak naprawdę nie wiemy gdzie. Natomiast małe zadania. Są małe, są przyjemne, zazwyczaj są proste, więc robiąc takie zadanie szybciutko dostajemy takiego cukiereczka. I tych cukiereczków możemy dostać dużo w ciągu dnia. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że nasz mózg, mimo że potrafi stworzyć niesamowite rzeczy, to niestety lubi oszczędzać baterie, nie lubi się za bardzo przemęczać. A jednocześnie lubi sobie sprawiać przyjemność, choćby miało to odbyć się kosztem szkody dla reszty organizmu. Stąd cukiereczki, papieroski. Grzybki i inne rzeczy. A jeżeli potrafimy się uzależnić od papierosków, od gier komputerowych, od oglądania pierdół w internecie i śmiesznych filmików, to czemu mielibyśmy się nie uzależnić na przykład od maila w pracy czy od innych prostych, bieżących zadań? I wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest ten dzień, ten, w którym właśnie chcieliście zrobić to wielkie zadanie, bo ono czeka już. Dwa miesiące, dwa miesiące temu już miało być skończone, ale ciągle coś, przychodzą nowe rzeczy, tu ciągle coś się pojawia, nie mam czasu kiedy tego zrobić. I właśnie dzisiaj siadacie, zaczyna się robić, odpalacie komputer, czy rozkładacie jakieś swoje papiery, projekty, nagle ping, przychodzi mail. Sprawdzę, może coś ważnego. Sprawdzacie maila, czytacie, stwierdzacie hmm. Okej, okay, umiem odpowiedzieć, to szybko odpowiem na tego maila. A w międzyczasie przyjdzie jeszcze drugi, i trzeci i czwarty mail. No to też na nie odpowiecie. Bo w sumie no czemu? Jak już patrzycie na, na klienta pocztowego, no to możecie odpowiedzieć. Później zadzwoni telefon, później stwierdzacie, że jednak nie, już teraz trzeba wrócić do tego zadania. Wracacie do tego głównego zadania, ping! Znowu przychodzi. Kolejny mail. No to znowu zaglądacie, bo może to coś ważnego. I tak w kółko. Nie jesteście w stanie skończyć tego głównego zadania, natomiast robicie te małe zadania. Jesteście zadowoleni. No, pracowaliście? Pracowaliście. Wykonaliście pracę? Tak. Pytanie, czy zrobiliście ten duży projekt? Czy popchnęliście go do przodu? Nie. I to jest jeden z głównych problemów, żeby uświadomić sobie to, że bardzo lubimy takie małe zadanka, które dają nam tego cukiereczka. Nasz, nasz mózg uzależnia się od cukiereczków. I tylko mając tą świadomość, że mamy taki problem, a każdy z nas ma ten problem, jesteśmy w stanie z tym walczyć. A walczyć można z tym w ten sposób, żeby sobie wydzielać bloki na robienie tych grubych, poważnych zadań. I choćby skały srały, to nie przerywacie robienia tych dużych zadań, a do tych mniejszych, bieżących zadań wracacie później. Przecież można sobie wyznaczyć czas, kiedy pracujecie koncepcyjnie, kiedy macie wyłączony telefon, kiedy macie wyłączonego maila. Nie przechodzicie do tych rzeczy, nie zajmujecie się tymi moimi sprawami. Jak to zrobić? O tym powiemy, znaczy ja powiem yy, w dalszej części. Problem numer 3. Brak systemu do zarządzania zadaniami. Niestety, wiele osób kiedy słyszy, system do zarządzania zadaniami, czy pracą to dostaje torsji, bo myślą, że to jest jakieś gówno. Które przyszło z góry, od kogoś, kto sobie to wymyślił, i to jest totalnie counterproductive. W niczym nam to nie pomoże, to będzie nam tylko przeszkadzać, i to jest zrobione tylko po to, żeby nas kontrolować. Nie, to nie jest po to zrobione. Niestety też często słyszymy coś takiego, tylko powiedziane troszeczkę innej formie od kandydatów do pracy, na przykład na stanowiska kierownicze. Kiedy pytamy, czy pani, czy pan korzystał z jakiegoś systemu do zarządzania pracą i zadaniami w poprzedniej firmie, i często słyszymy odpowiedź, nie, to w głowie wszystko miałem, to, to, to kochałem, to wszystko wiedziałem, każdy najmniejszy szczegół, zresztą spotkania robiłem z pracownikami codziennie i każdy mi mówił co robił i doskonale wiedziałem co zrobił i gdzie jesteśmy. Gówno wiedziałeś. Wydawało ci się, że wiesz. To prawdopodobnie z tego powodu zrobiliście ileś fakapów. To prawdopodobnie z tego powodu straciliście ileś klientów. To prawdopodobnie z tego powodu ileś tam rzeczy wam się ciągnęło dłużej niż wcześniej zakładaliście, bo nie pamiętałeś o tych rzeczach, bo, bo poświęcałeś czas na to, żeby myśleć, co ty jeszcze masz zrobić. I prawdopodobnie wielokrotnie myślałeś, o tych samych rzeczach, i wielokrotnie przypominałeś sobie, że aha, jeszcze to, aha, jeszcze to, i następnego dnia znowu myślałeś, aha, właśnie, no to, to jeszcze mieliśmy zrobić. Nie można. Zajmować się pracą na temat pracy. Musimy mieć jakiś system, nieważne jaki, czy kartka jołówek, czy jest to system na komputerze zrobiony. Jeżeli mamy do tego wymyśloną jakąś metodykę pracy z tym systemem, to ten system ma za nas pamiętać. Jeżeli jest zrobiony na komputerze, to w ogóle on będzie nam przypominał. Wpiszemy sobie tam konkretne zadania, przypiszemy je do konkretnych osób, ustawimy sobie czas, do którego dane zadanie musi być wykonane. Kiedy ten czas będzie się zbliżał, będziemy dostawać przypomnienie. Wtedy jesteśmy spokojni, nie myślimy o tym, co my jeszcze mamy zrobić. Pojawiają się nowe zadania, wpisujemy je do systemu, przypisujemy do konkretnych osób. Jeżeli nie wiemy, do kogo mamy je wpisać, bo one są gdzieś tam w przyszłości do zrobienia, nie przypiszmy ich do nikogo albo przypiszmy do siebie, ustawmy przypomnienie na za trzy miesiące. Jesteśmy spokojni, możemy skupić się na bieżących zadaniach, na tych zadaniach koncepcyjnych. Wiemy, że nic nam nie ucieknie, kiedy chcemy sobie przypomnieć, zobaczyć, co będziemy musieli zrobić w przyszłości? Otwieramy sobie nasz system i patrzymy sobie na to wszystko, co tam wpisaliśmy. Musi być wypracowana jakaś metoda pracy z naszymi zadaniami. Nie można trzymać rzeczy w głowie. Także pamiętajcie, używajcie swojej głowy do myślenia, do pracy koncepcyjnej, nie do pamiętania o pierdołach. Einstein Podobno nie znał numeru własnego numeru telefonu. Śmiali się z niego. On mówił: "Po co on go ma pamiętać, jak on jest w książce telefonicznej?" On wykorzystywał swój umysł do tego, żeby pracować nad grubymi tematami. To samo jest, jeżeli chodzi o pamiętanie o pierdołach, które masz zrobić. Znaczy te rzeczy nie są pierdołami, ale pierdołą jest to, że ty musisz o tym pamiętać. Jaki system wykorzystujemy do zarządzania zadaniami i pracą w Code2, o tym powiem za chwilę. Za chwilę mówię za chwilę. No ale to za chwilę. Okej, okay. to były trzy problemy, które wpływają negatywnie na naszą produktywność. Przypomnę, jednowątkowość, czyli ten mały, stary procesorek, który mamy w głowie, który potrafi robić tylko jedną koncepcyjną rzecz naraz i nie lubi, jak mu się dodaje nowe procesy, bo musi się długo na nie przełączać. Przyjemność i nagroda, czyli te pyszne cukiereczki dla naszego mózgu i system zarządzania zadaniami, czy też jego brak. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Nie jest to łatwe. Ale na początku musimy sobie postawić jakieś cele. Cele proponuję następujące: takie sobie stawiamy cele w Code Pamiętanie o wszystkim, czy też może inaczej, niezapominanie o czymkolwiek, zyskanie czasu poprzez optymalizację sposobu pracy, panowanie nad dużą liczbą projektów i zadań w każdym z tych projektów, czyli posiadanie takiego przeglądu sytuacji. Umiejętność wydzielenia bloków czasu w ciągu dnia na zadania koncepcyjne, świadome wybieranie zadań, którymi chcemy się w danym momencie zająć, i świadomość potrzeby skupienia się na aktualnie wykonywanym zadaniu, czyli w danym momencie wykonuje jedno zadanie. I dąży do tego, choćby skały srały, aby niczym go nie przerywać, i świadomie decydować, kiedy przestaję nad nim pracować. Okej, okay, fajnie, fajnie. Jason sobie pogadał. Wyłożył jakąś teorię. Pytanie, czy te cele faktycznie da się osiągnąć w praktyce, czy to jest tylko takie szkoleniowe pieprzenie. No powiem Wam, jest zajebiście trudno. To jest trochę tak jak wszyć sobie esperal, czy pójść na odwyk, czy rzucić papieroski. Nawet gorzej, bo walczymy z nałogiem, z którym się urodziliśmy, bo tak jak mówiłem wcześniej, nasz mózg lubi przyjemności, lubi sobie odpoczywać, więc nie lubi produktywności i zaawansowanej pracy koncepcyjnej. Jak sobie z tym radzić? Już w praktyce pokażę Wam na przykładzie naszych tipsów and tricksów w Code Tool, które stosujemy, żeby być produktywnym, a przynajmniej staramy się stosować, żeby być produktywnym i chyba nam wychodzi. System do zarządzania zadaniami. Czy jesteście w stanie funkcjonować bez takiego systemu? Pewnie jesteście. Jak długo pociągniecie? Nie wiem. Im więcej będziecie mieć zadań, tym będzie to trudniejsze. Jeżeli jeszcze będziecie odpowiadać za inne osoby w projektach, tym szybciej zrobi się to trudne i bardzo szybko dojdziecie do takiego momentu, kiedy nie będziecie wiedzieć dokładnie, jakie są zadania, kto nad nimi pracuje, na jakim one są etapie i bardzo dużo będziecie musieli wkładać. Energii w to, żeby myśleć o tych zadaniach. Tak jak mówiłem wcześniej, system musi być. Czy to jest to rozwiązanie typu kartka i ołówek, czy system komputerowy, to już zależy od Was. My w tu korzystamy z rozwiązania, które się nazywa Asana I jest to w ogóle bardzo fajna nazwa, bo Asana to znaczy to jest taka pozycja w wiodze, która daje coś, co, co się nazywa spokój umysłu peace of mind. I to właśnie o to chodzi w tym narzędziu, że zaplanujesz swoją pracę w tym narzędziu i pracę swojego zespołu w taki sposób, że będziesz mieć ten spokój umysłu, że wszystko co macie zrobić jest zaplanowane, rozpisane w odpowiedniej kolejności, przypisane do odpowiednich osób i w ogóle nie musicie pamiętać, w ogóle nie musicie wykonywać pracy na temat pracy, tylko po prostu skupić się na realizacji tych konkretnych zadań. Pokażę za chwilę, jak funkcjonuje Asana u nas w organizacji. Pamiętajcie, że to jest tylko narzędzie i to, jak wy z tego będziecie korzystać, to już zależy od Was. Powinniście na pewno mieć opracowaną jakąś własną metodę pracy z danym narzędziem, tak jak z młotkiem, można nim wbijać gwoździe, można nim okna wybijać. Oczywiście możecie też skorzystać z innego narzędzia, chyba że jesteście z Couture, no to ja będę kazał korzystać z Asany. Ale są inne narzędzia też dostępne w webie. Jest ich tam szybernaście odmian, jakieś Monday.com, Trello, boardy kanbanowe i inne, wystarczy sobie poszukać. Ok, a sala wygląda w ten sposób, że mamy podział na zespoły, w zespołach są konkretne projekty. Tu mamy zespół marketing, mamy technical writing, mamy back office i tak dalej. W każdym zespole są projekty, do zespołów są też przypisane konkretne osoby. Może być tak, że w jednym zespole jest dana osoba, w innej jej nie ma, więc też nie widzi zadań, które są w tamtym zespole. Przejdźmy do pierwszego projektu, nowa wersja programu. Jak widzicie, są tutaj zadania, taski. Cztery zadania, jedno jest przypisane do Zbigniewa Jasona, czyli do mnie, pozostałe do Jurka Ogórka. Oczywiście, tych zadań można tutaj dodawać nieskończenie wiele, dzielić sobie na konkretne sekcje, przypisywać do nich daty wykonania. Kiedy klikniemy na konkretne zadanie, mamy tutaj szczegóły, opis zadania, plus komentarze. Te komentarze mogą tutaj uzupełniać zarówno te osoby, które za to zadanie odpowiadają, jak i inne osoby z zespołu, które mają dostęp do zadań w konkretnym projekcie, i to pozwala na to, żeby o, opisywać, co się z danym zadaniem dzieje w czasie, jakie komplikacje nastąpiły, no, wszystkie ważne informacje związane z danym zadaniem. Jest to o tyle lepsze na przykład niż komunikacja mailowa, bo w komunikacji mailowej nie mamy tego kontekstu zadania. Wpada nam jakiś mail i tak naprawdę jedynym tym kontekstem jest ten mail. Tutaj mamy kontekst od początku: zespół, projekt, zadanie, osoba i szczegóły związane z tym zadaniem, plus jeszcze konkretne komentarze. Co ważne, to też zostaje później dla potomności, kiedy zamykacie zadania, kiedy zadania są już skończone, no to w, yy, historycznie możecie później do tych zadań czy do konkretnych projektów zajrzeć, zobaczyć co kto kiedy zrobił. Tak naprawdę można tutaj bardzo wiele rzeczy dzięki temu osiągnąć. My na przykład osiągamy też dzięki temu tak zwaną rozliczalność. Wiemy, że na przykład ktoś wykonał szkolenie, bo miał takie zadanie i że to, to zadanie zamknął, potwierdzając tym, że faktycznie to szkolenie wykonał. To już tylko wasza wyobraźnia jest ograniczeniem i to, jak macie tak naprawdę zorganizowaną pracę w swojej organizacji. Powiedziałem, że jest podział na zespoły, na yy, projekty w tych zespołach do zespołów są przypisane osoby. Co jest bardzo fajne, to to, że oprócz tego, że widzimy projekty w tych projektach zadania i do których osób są przy, przypisane i do kiedy mają być zrealizowane, to też możemy spojrzeć. Na zadania z perspektywy konkretnych osób, czyli co robi Jurek, co robi Zbigniew. Ja jestem tutaj akurat zalogowany jako Zbigniew, więc ja swoje zadania mogę zobaczyć, klikając tutaj na moje zadania, my tasks. I zobaczcie, to jest lista wszystkich zadań, które są przypisane do mnie w całej tej organizacji, we wszystkich projektach. Yy, I jest też podział zadania, które wykonuję teraz, i zadania, które są następne w kolejce. Dlaczego jest taki podział? Ten podział jest zarówno dla tych osób, które by nie wiem, chciały kontrolować na przykład moją pracę, ale przede wszystkim jest dla mnie. Najważniejszą rzeczą w pracy koncepcyjnej, zwłaszcza osób, które mają dużo zadań bieżących, jest to, żeby zaplanować swój dzień, żeby przynajmniej my w kołd tu mamy, tak, zwłaszcza kierownicy, że chcemy na początku dnia zaplanować przynajmniej jedno zadanie koncepcyjne, które w ciągu tego dnia będziemy robić. I jeżeli nie zaplanujemy sobie przynajmniej tego jednego dnia, to na pewno, na pewno cały dzień, 8 godzin spędzimy na tym, żeby zajmować się tylko i wyłącznie zadaniami bieżącymi. Natomiast swoich grubych tematów koncepcyjnych nie popchniemy. Więc jeżeli wpiszemy sobie chociaż jedno zadanie, to na pewno przy nim siądziemy. Oczywiście trzeba sobie też zarezerwować czas pracy na to zadanie, a o tym w dalszej części szkolenia. Zobaczcie, no czyli tak, widzimy tutaj zadania Zbyszka. Oczywiście w te, na tej samej zasadzie możemy sobie je podglądać. No, ja jestem akurat zalogowany jako Zbyszek, więc kliknąłem na My Tasks, ale wiem, że jest też organizacji Jurek, więc mogę go sobie tutaj znaleźć. Proszę bardzo, mam zadania Jurka, widzę również sekcję zadań, które Jurek wykonuje teraz, czyli dzisiaj i jakie zadania będzie następne robił, w jakich projektach. Oczywiście, kiedy mieszacie tymi zadaniami w projektach, zmieniacie im tak zwany due day, czyli czas, do którego zadanie musi być zrobione, to wszystko ma odzwierciedlenie tutaj, bo to są tak naprawdę tylko widoki, więc te wszystkie zmiany Synchronizują się pomiędzy tymi widokami. Co się dzieje, kiedy zadanie jest skończone? No, załóżmy, że jestem Jurkiem, wchodzę teraz na to zadanie. Udało mi się to zadanie wykonać. Napisałem artykuł, tutaj mogę jeszcze w komentarzu dać link do tego artykułu, żeby pozostał dla potomności. I zamykam zadanie. O, tutaj nawet poleciał jakiś jednorożec ze skrzydłami. Zadanie zostało zamknięte, mogę sobie później je przejrzeć na liście zadań zamkniętych. Zachęcam, znaczy osoby z kołtu nie zachęcam, tylko macie korzystać z tej Asany, natomiast was wszystkich zachęcam, żeby obczaić sobie Asanę, albo inne podobne narzędzie i zacząć korzystać z niego teraz. To jest kluczowe, jest to, że jeżeli pojawia się nowe zadanie, to natychmiast wpisujecie je albo do projektu jakiegoś bieżącego, albo planujecie nowy projekt, albo macie projekt zadania do realizacji w przyszłości, i od razu je tam wpisujecie, możecie je przypisać do siebie, ustawić sobie due date na jutro, żeby Wam się przypomniało, czy na za tydzień, czy za trzy miesiące, jeżeli, jeżeli będziecie chcieli to zadanie realizować później. Ale wtedy będziecie mieć tą świadomość, że o niczym nie musicie pamiętać. A jeżeli coś chcecie sobie przypomnieć, macie swoje narzędzie, wchodzicie do niego, znajdujecie zadanie w konkretnym projekcie, dopisujecie ewentualnie coś, nie możecie znaleźć zadania, korzystacie z wyszukiwarki, ona Wam pomoże to zadanie znaleźć. Tyle jeżeli chodzi o system zarządzania zadaniami. To znaczy nie tyle, bo mógłbym mówić o tym dwa dni, ale i tak już mówię kilka minut. Godziny skupienia, czy też dni skupienia? Ktoś z Was może powiedzieć teraz, OK, fajnie, Szymon, że pokazałeś jakiś tam system do zarządzania zadaniami i powiedziałeś, zaplanuj swój dzień. Ja sobie mogę zaplanować dzień i tak dupa z tego wyjdzie, bo dostanę 100 telefonów i w każdej chwili w ogóle ktoś może do mnie przyjść, coś ode mnie chcieć i ja będę musiała musiał rzucić wszystko i iść i, i to robić e, dla tej osoby, która przyszła. E, no jeżeli tak masz, no to niestety to jest poważny problem, e, jeżeli. Tak się dzieje, a ktoś od ciebie jeszcze wymaga pracy koncepcyjnej. Jeżeli masz na to wpływ, to zmień to natychmiast i spróbuj zrobić to tak, jak my to robimy w CodeTo. My, na przykład, wysyłamy zaproszenie na spotkanie sami do siebie w kalendarzu. Przynajmniej jedną czy dwie godziny dziennie, i ten czas spędzamy, spędzamy sami ze sobą, realizując swoje zadania. W systemie jesteśmy oznaczeni jako zajęci i wtedy nikt do nas nie zadzwoni. Jeżeli nie masz możliwości takich systemowych, no to po prostu zamknij się w pomieszczeniu jakimś, wyłącz telefon i przeznacz sobie ten czas na pracę koncepcyjną. Jeżeli w ogóle nie możesz tego zmienić, nie masz na to wpływu. To porozmawiaj ze swoim przełożonym, żeby zmienił to e, dla Ciebie. U nas na przykład w, w przypadku zespołu back office mieliśmy bardzo podobny problem, gdzie do takiej sekcji e, pracującej przy sekretariacie mógł przyjść każdy z zewnątrz i mógł przyjść każdy z zewnątrz o dowolnej godzinie. I tak wyglądała praca koncepcyjna back office, że tak naprawdę nie dało im się jej zaplanować, bo co chwilę ktoś przychodził i przeszkadzał. Zmieniliśmy to na takiej zasadzie, że są w ciągu dnia bloki, kiedy ten zespół jest po prostu niedostępny. Nie odbierają telefonów i nie można do nich przyjść i niczego od nich chcieć. Polecam wprowadzić takie zmiany u siebie. Właśnie dziś jest ten dzień. Masz już system zarządzania zadaniami i to właśnie teraz. Są twoje godziny skupienia, które poświęcisz na pracę koncepcyjną, nad zadaniem, które przesuwałeś już od trzech tygodni, bo zawsze coś. Współpracownikom powiedziałeś, że cię nie ma, dzieci zamknąłeś w garażu i wyłączyłeś lodówkę, której dźwięk cię wkurza. Pomijając fakt, że rozmrozi ci się sześcioletni kurczak, jest zajebiście. Kiedy zaczynasz wgryzać się w temat, wtem nagle... Mail. No co, nie sprawdzisz? No jak nie? Może to coś ważnego. Sprawdzasz. Eee, to nic ważnego. No ale odpiszesz już, już sprawdziłeś. Odpisujesz. Czujesz się dobrze. Twój mózg dostał cukierka. Mózg lubi cukierki. Odpisujesz jeszcze na trzy inne maile, bo jesteś pracowitym człowiekiem. Ktoś teraz napisał na czacie. Pojawiła ci się notyfikacja na pulpicie. Odpisujesz. A nie, czekasz, bo widzisz, że jeszcze coś do ciebie pisze. No, pisze, 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 ale jeszcze nie nacisnął Enter. No co, sam zdziwiony jesteś, że masz dalej gadu-gadu zainstalowane? Dobra, kurde, trzeba pracować. Gdzie był ten projekt z zadaniem? Powiadomienie z onetu na pulpicie. Co? Christian Bale przytył 20 tysięcy kg, żeby zagrać łódź podwodną w nowym filmie Nolana? To jakieś bzdury. Przecież mówi się okręt podwodny, a nie łódź. No i co? Ile się udało temu gościowi zadań skończyć? Odpowiadam. Zero. I tak będzie wyglądał jego cały dzień. I każdy następny. I każdy będzie kończył zajebiście zmęczony i zajebiście niezadowolony. U nas, jak to niektórzy mówią, na firmie obowiązuje zasada, która się nazywa no fucking notifications. Czyli po polsku wyłącz notyfikacje. Kurcze. I my nie mamy notyfikacji na pulpicie, nie mamy żadnych dźwiękowych, a ja to nawet mam makro zrobione w Outlooku, które wszystkie nowo przychodzące maile mi kasuje. Znaczy, oznacza jako przeczytane. A dlaczego? Dlatego, że jak wchodzę do Outlooka, żeby przeczytać jakąś historyczną korespondencję, czy sprawdzić coś w kalendarzu, to nie zobaczę tych cukiereczków, smakowitych, świecących się. Musimy stworzyć sobie takie warunki, które pozwalają nam przez jakiś czas pracować w skupieniu. Wyobraźcie sobie, że robicie zdanie z matematyki w szkole i co chwilę dostajecie takie notyfikacje. Nie da się tego zrobić. Więc ustawcie sobie jakiś tryb nie przeszkadzać albo świadomie pokasujcie sobie notyfikacje. Jak komuś się będzie dupa paliła to do was zadzwoni albo napisze SMS-a. Można jeszcze pisać sms -y. Można. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest dzielenie zadań na mniejsze. Jeżeli macie bardzo duże zadanie, to być może to wcale nie jest zadanie, tylko to jest projekt i trzeba ten projekt rozpisać i wpisać tam poszczególne zadania, które pozwolą nam zobaczyć jak długi jest ten rów, który możemy wykopać i też pozwolą nam Ocenić, ile już tego danego rowu udało nam się wykopać. Ktoś kiedyś powiedział, że nie da się zjeść słonia całego naraz. No nie da się, ale można go pokroić tam na kawałki i po kawałku go pozjadać w ciągu tam kilku czy kilkunastu dni. Tak samo jest z projektami, z dużymi zadaniami, ale mało tego to nie chodzi tylko o konsumpcję tego słonia, ale chodzi też o motywację, o budowanie tej motywacji, oddawanie sobie tych cukiereczków, o wykorzystanie tej słabości naszego mózgu, żeby się. W trakcie projektu nagradzać. Popatrzcie, jak ja to zrobiłem Wasana, nagranie tego szkolenia, właśnie tego, na które patrzycie, stwierdziłem, że jest to projekt, podzieliłem sobie to na zadania i jak widzicie, tych zadań trochę wyszło. I teraz, jak już jestem w trakcie wykonywania, mogę sobie część z tych zadań pozamykać. no Pomysły już pozbierałem. O, tutaj nawet coś poleciało. Napisałem scenariusz, przygotowałem środowiska na komputerze, pożyczyłem oświetlenie. No, golić się akurat zapomniałem, ale też już sobie mogę zamknąć. I tak dalej, i tak dalej. Każde takie zamknięcie to jest dla nas jakaś taka nagroda. No, widzimy już faktycznie, kurczę, no, udało mi się tych pięć tasków zamknąć, już faktycznie coś zrobiłem. Kiedy miałbym tylko jedno zadanie, po prostu jeszcze w ogóle gdzieś w głowie, że ja muszę nagrać to szkolenie, no to dzisiaj, a już prawie je kończę, dalej bym w sumie był w dupie. Przynajmniej tak bym się czuł, że jestem w dupie, no bo w sumie jeszcze nie ma tego filmu. Tu już mogę realnie zobaczyć, jaki to jest progres, i sobie te cukiereczki dla swojego mózgu dać. Kiedy zadań, zadań, zadanie jest bardzo duże. To mogę sobie je podzielić jeszcze na tak zwane subtaski, podzadania. Na przykład, montaż i eksport mam tutaj podzielony jeszcze na podzadania, żeby dać sobie jeszcze więcej cukiereczków podczas wykonywania tego konkretnego zadania. I ja też mogę sobie pozamykać, kiedy zamknę wszystkie, zamknę zadanie właściwe. Kiedy zamknę cały projekt, widzicie na końcu, mam publikacja i browar. I to jest taka zasada, ona się nazywa: nagradzaj się, już w taki sposób fizyczny. Warto sobie po zakończeniu jakiegoś dużego tematu albo mniejszego, to już od Was zależy, tak? Można po każdym zadaniu strzelić sobie browara, byle wieczorem, bo w pracy nie wolno. I na zdalnych też nie wolno, bo teraz szefowie podobno będą mogli przychodzić i sprawdzać. Policja nie będzie mogła wejść, a szef będzie mógł wejść i sprawdzić. Ja już kupiłem kieliszki, i. My długo idę do współpracowników. Robię to, co trzeba, a nie tylko to, co lubię. Taka jest zasada wszystkich projektów i wszystkich zadań: że zawsze są tam zadania, które są fajne i zadania, które są mniej fajne, a my, ludzie, lubimy robić. Tylko te zadania, które są fajne, a te, które są niefajne, które są nudne, które są trudne, odkładamy na później i na później i na później i na później. Najchętniej byśmy chcieli, żeby je zrobił kto inny. Niestety często jest to przyczyną tego, że projekty i duże zadania się ciągną, a czasami w ogóle nie jesteśmy w stanie ich zrealizować. Trzeba mieć tę świadomość, tę świadomość, tą świadomość, że. Nie ma projektu ani zadania większego bez tego typu rzeczy. Dopóki tych rzeczy nie zrobicie, nie skończycie tego projektu, i cała praca, którą włożyliście w to, pójdzie na marne. Czy jakiś przedsiębiorca lubi RODO? No, prawnik pewnie tak, kancelarie prawne tak, ale czy inni przedsiębiorcy to lubią? Niestety nie, ale muszą to robić, bo tak jest i znajdziecie jeszcze milion innych różnych rzeczy. Gdzie tak jest? Czy Elon Musk latałby teraz Falkonami 9, gdyby wcześniej nie załatwił papierów, że w ogóle może nimi latać? No, nie latałby, ale mógłby powiedzieć, no nie no, ja tu nie chcę mi się tam załatwiać tych papierów, tam nie chcę rakiety robić. No to by sobie robił i nigdy by nie wystartował. Ale porównanie. Wiecie, co jest największą epidemią XXI wieku? Nie COVID-19. Znikające maile. Umknął mi Twój mail. Zapomniałem, że do mnie pisałaś, pisałeś. Gdzieś miałem tego maila. Poszukam. A wiecie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego zapominamy? Dlaczego gubimy maile? Bo traktujemy swoje skrzynki odbiorcze jak Bantarge Bank, największe wysypisko śmieci w okolicach Dżakarty. Wszystko, co tam wpada, zostaje tam na zawsze. Jeżeli dostajesz trzy maile dziennie. OK, może jakoś dasz radę. Jeżeli dostajesz 30, 130, 300 maili dziennie, a może nawet 500, są takie osoby, nie dasz rady. No chyba, że lubisz syf, smród, szczury i zapominanie. A jeżeli nie, to musisz poznać zasadę inbox zero. Ale czymże jest ten inbox zero? Jak sama nazwa wskazuje, jest to skrzynka odbiorcza 0. A zero znaczy liczba wiadomości, która powinna docelowo się w niej znajdować. Czyli dążymy do tego, aby w naszej skrzynce odbiorczej nie było żadnych wiadomości w ogóle. Żeby było czysto, jak niemieckie ulice, a nie jak wysypisko w Indonezji. Ale jak to zrobić? Bardzo prosto, jeżeli korzystacie z Outlooka albo z jakiegoś innego systemu pocztowego, na pewno macie już tam by default stworzony folder, który nazywa się archivum, czyli archive po angielsku. Po niemiecku nie wiem. Jeżeli macie taki folder, to fajnie. Jeżeli nie macie, to sobie go stwórzcie. Zobaczcie do mojego Outlooka. Nie dość, że ja mam taki folder, to nawet jeszcze mam taki guzik, który do tego folderu wybrane elementy przenosi myśleli chyba o tym inbox Zero między innymi. Popatrzcie, załóżmy, że to jest moja prawdziwa skrzynka odbiorcza mam, mam tutaj w niej cztery wiadomości. Co powinienem teraz z nimi zrobić? Czytam pierwszy mail od Zenona. Zenon przysłał mi tutaj coś o współpracy, coś o umowach, jakieś sześć punktów. E, z głowa mnie rozbolała. Nie mam na to czasu teraz. Dobrze, zostawiam tego maila w skrzynce odbiorczej. W następnym mailu Zenon pisze, że. Zostawił mi auto. Okej, okay. dobra, no, okej, okay, no, zostawił mi, później yy, odjedzie. No to mnie to nie interesuje, nic nie muszę z tym zrobić, nie muszę odpisywać. Po co mi ten mail w inboxie? Przenoszę go do archiwum. O, zostały mi już tylko trzy wiadomości. Jak fajnie. W następnym mailu Krystyna Kadrowa napisała, że, yy, że nie wypełniłem znowu listy obecności. No dobra, no to tam. Teraz nie będę wypełniał, bo nagrywam dla Was film, więc zostawię sobie tego maila, yy, żeby o tym pamiętać. I tutaj zobaczymy, co Jurek Ogórek napisał. Jurek Ogórek napisał, co dzisiaj będzie robił. W porządku, mam pytanie do Jurka Ogórka, więc odpowiem mu na tego maila. I wiadomo, ten jego mail pozostanie u mnie w skrzynce odbiorczej, ale już mu odpowiedziałem, więc teraz pałeczka jest po stronie Jurka Ogórka, więc czekam na jego odpowiedź, więc tego maila mogę przenieść sobie również do archiwum. Zostały mi tylko dwie wiadomości. Dzisiaj będę pracował koncepcyjnie, ale będę kilka razy na pewno w ciągu dnia zaglądał do Outlooka i przeglądał te wiadomości, które tutaj mam. Kiedy przeczytam drugi raz wiadomość od Krystyny, prawdopodobnie wezmę wtedy listę obecności, wypełnię ją, a tę wiadomość przeniosę sobie do archiwum. Zostanie mi tylko yy, mail od Zenona Jarzyny. Jeżeli dzisiaj dam radę, może mu odpowiem, może zajmę się tym tematem, podsumowaniem tych umów. Jeżeli nie dam radę i jutro będę znowu czytał tego maila, przeglądając mojego inboxa i pojutrze znowu będę czytał tego maila i nie będę miał kiedyś się za to zabrać, to pomyślę, hmm, może powinienem go sobie wpisać Teraz na listę moich zadań do Asany czy do innego systemu zarządzania zadaniami, które mamy teraz w firmie. Kiedy już go wpiszę, rozpiszę sobie to na konkretne podzadania, ustalę sobie datę wykonania, a może jakieś spotkanie z Zenonem. No to tego maila mogę przenieść do archiwum i osiągnąłem, Inbox 0. Wszystkie maile, które dostajecie, i coś z nimi zrobiliście, przenosicie do archiwum. Proste, znaczy trudne, ale. Proste. Ok, ale część z Was pewnie zadaje sobie teraz pytanie, ale dlaczego tam były tylko dwa foldery, Inbox i Archive? A ja nie mogę mieć więcej folderów. Ja lubię mieć dużo folderów. Jak lubisz, to nie ma problemu, możesz mieć dużo folderów. Odpowiedz sobie tylko na początku na pytanie, czy ty jesteś filer, czy ty jesteś piler? Ja na przykład jestem piler. Ja lubię trzymać rzeczy na kubkach. Im mniej tych kubek mam, tym lepiej. Produkcyjnie tak naprawdę mam tylko dwie: Inbox. I archive. I jeżeli chcę sobie coś poszukać w archiwum, bo wiadomo, że to archiwum szybko mi spuchnie, no to skorzystam sobie z pola wyszukiwania, wpiszę konkretną frazę i to znajdę. Ja nie muszę tego archiwum przeglądać, bo wiadomo, że tam trafiają maile, które są już dla mnie w danej sytuacji nieważne. Natomiast jeżeli ty jesteś filerem i lubisz umieszczać maile w różnych folderach, ok, ale pamiętaj o jednej bardzo ważnej zasadzie. Tak długo jak te maile są. Tak naprawdę mailami, które są przeznaczonymi do archiwizacji. Czyli są to de facto foldery, trafiają do folderów typu archiwum, to spoko. Natomiast jeżeli chcesz do tych różnych folderów wrzucać maile, które są nowe, na które jeszcze nie udało Ci się odpowiedzieć, które prawdopodobnie wymagają od Ciebie jakiejś akcji, jest to bardzo niebezpieczne i historycznie pamiętam, bardzo dużo fuck-upów związanych z tego typu metodą działania, bo ludzie wrzucali sobie do takich różnych folderów maile, a potem po prostu zapominali o tych folderach i nigdy już tam nie zaglądali. Eee, dlatego ja jestem pilerem. Mam po prostu dwie kupy: kupę do zrobienia i kupę, którą zrobiłem. I ostatni. Naprawdę już ostatni, bardzo ważny temat, który nazywa się Daj żyć i pracować innym, bo to, że my mamy zorganizowany dobrze dzień i swój czas, często nie myślimy, jak jednym ruchem jesteśmy w stanie rozpieprzyć dzień innym osobom. Bardzo częstym przykładem na to jest to, kiedy w dziale toczy się jakaś dyskusja mailowa, już tam trwa dwa tygodnie, jest 40 maili w wątku, cztery osoby zaangażowane. I nagle stwierdzacie, że hmm, musicie kogoś zapytać o zdanie, może musicie pisać do jakiejś osoby decyzyjnej, albo w ogóle może ktoś ma jakąś wiedzę w innym dziale na ten temat i co robicie? Robicie przekaż dalej i piszecie Jurek, co myślisz? I co robi Jurek? Jurkowi się nie chce czytać tych 40 maili, odkłada to na później, i jeszcze na później, i jeszcze na później, a wy czekacie i nie możecie skończyć własnego zadania. Dlatego Robiąc coś takiego, przekazując dalej taką korespondencję długą do jakiejś innej osoby, napiszcie w podsumowaniu, podsumowanie tych waszych wywodów tam, doszliśmy do wniosku, że mamy taki problem, ta, ta osoba będzie musiała przeczytać tylko tego najnowszego maila i wtedy na pewno szybciej Wam odpowie. Jeżeli jesteśmy przy korespondencjach mailowych, to też niestety plagą, epidemią, Współczesną jest to, że za dużo osób jest w wątkach mailowych. My uwielbiamy dodawać do wiadomości miliardy osób, cały dział i może jeszcze kadry, i może jeszcze wszystkich kierowników. Często dostajemy maile, których jest tam 90 osób w ogóle i wszyscy to muszą czytać. Wątek się ciągnie bardzo długo, większość ludzi w ogóle to nie dotyczy, nie interesuje. Zastanówcie się, czy wszyscy, wszystkie osoby muszą być akurat w danej korespondencji i minimalizujcie tą liczbę osób. Ja często robię tak, że jak widzę, że w jakimś wątku jest za dużo ludzi, to wycinam tych, których uważam, że nie powinni tam być. Nie wiem, czy są mi wdzięczni, ale ja na pewno czuję się dzięki temu lepiej. Bardzo ważnym tematem są też spotkania cykliczne. Oh my god, czy wy wiecie, jak dużo spotkań cyklicznych w firmach jest bez sensu? Bardzo dużo większych firm ma taką zasadę, że co roku, a czasami nawet częściej, wyżynają z kalendarza wszystkie spotkania cykliczne wszystkim działom. A dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że ktoś założył jakieś spotkanie cykliczne w 1986 roku i wszyscy na to spotkanie chodzą, no bo ono jest. Najczęściej na tych spotkaniach się nic nie dzieje. Znaczy, często na tych spotkaniach się nic nie dzieje. Dlatego warto po prostu Wyrzucić takie spotkania cykliczne i powiedzieć pracownikom: OK, jeżeli macie potrzebę robienia tych spotkań cyklicznych, to sobie je załóżcie po prostu jeszcze raz. Na pewno wam przyjdzie do głowy, że musimy mieć jakieś spotkanie cykliczne w tej sprawie, bo dawno nie było. Najczęściej się to kończy tym, że część z tych spotkań po prostu już nigdy nie wraca, bo ludzie stwierdzają: Eee, w sumie to tam nic nie robiliśmy, jakieś pieprzenie było głupie i traciliśmy tylko czas. Zyskacie dużo czasu dzięki temu. I ostatnia rzecz w tym temacie: daj żyć i pracować innym to do dostosowanie formy komunikacji do konkretnego tematu. Czy na pewno wszystko trzeba mówić na spotkaniu? Na pewno trzeba zwołać 30 osób na to spotkanie, żeby powiedzieć jedno zdanie? Może można to wysłać mailem? A może nie trzeba pisać takiego zajebistego maila, tylko trzeba się spotkać w trzy osoby na trzy minuty i wyjaśnić tą sprawę? A może czasem trzeba zadzwonić? Po prostu zadzwonić. To tyle. Powodzenia. No i to już koniec tego szkolenia. Trochę się nagadałem, niestety udało mi się bardzo powierzchownie poruszyć temat, bo o tym pewnie można mówić wiele dni, jeśli nie wiele lat. Jest jeszcze wiele różnych innych metod, które można stosować, żeby dobrze zarządzać swoim czasem. Jeśli ktoś z Was je zna, to napiszcie o nich w komentarzach. Fajnie, jeśli by się nam udało zacząć jakąś dyskusję na ten temat. No i co? Powodzenia w zarządzaniu czasem. I pamiętajcie, nic w głowie. Ja teraz idę do biedronki i spisałem sobie nawet listę zakupów, mimo że muszę kupić tylko trzy browary. A nie idę, bo jest niedziela niehandlowa.